Ernest Bodziuk, dzień dobry, szczerze o pieniądzach. Zapraszam na program, w którym porozmawiamy o naszych finansach osobistych. Porozmawiamy dzisiaj o kradzieży danych, bo to wielu boli. Przykra sprawa, gdy nasze dane zostają skradzione, ale porozmawiamy także o tym, jak wydajemy pieniądze w dobie zakazu handlu w niedzielę. Czy chodzimy do centrów handlowych, czy może jednak wydajemy pieniądze w internecie, ale najpierw o naszych danych. Zapraszam. Dzień dobry. Jak Państwo widzą, Sławomir Grzelczak, prezes Big Info Monitor, jest moim gościem. Dzień dobry, panie prezesie, jeszcze raz. Dzień dobry. Kradzież danych, poważna sprawa. Jak często to się zdarza? Czy my jesteśmy mocno narażeni na kradzież danych w dobie tego, co teraz robimy? W dobie transakcji internetowych, w dobie wszelkiego rodzaju zakupów w sieci? Jak to wygląda? Niestety to zdarza się dosyć często. My jako BIG szacujemy, że około 0,5% do 0,6% całej akcji kredytowej i pożyczkowej w Polsce to są kredyty wyłudzone, bo patrzymy na ich spłacalność. Jeśli kredyt nie spłaca się od pierwszej raty albo całkowicie ustaje spłacalność kredytu w pierwszych trzech ratach, to znaczy, że kredyt jest prawdopodobnie wyłudzony, czyli został zaciągnięty bez zamiaru jego spłaty. Czyli wy dokładnie możecie to zobaczyć w bazie swoich danych, który kredyt mógł być właśnie wyłudzony? Bo ktoś nie spłaca od razu, to znaczy, że coś tam jest nie tak? To jest 500 do 600 milionów złotych rocznie. To jest akcja kredytowa, to jest wartość akcji kredytowej, która jest po prostu skradziona bankom. Z innego źródła, ze Związku Banków Polskich, jest taka baza danych dokumentów zastrzeżonych. Ona jest, myślę, znana każdemu ze słyszenia. To statystyki z tej bazy pokazują, że w ciągu jednego dnia jest około 17 prób wyłudzeń, nieraz na wiele milionów złotych. Panie prezesie, no to jak się przed tym zabezpieczyć? Da się w ogóle zabezpieczyć przed tym? Bo no, skąd ja mam wiedzieć, że ktoś mi ukradł dane, dopóki nie przyjdzie mi wezwanie do zapłaty pierwszej raty? Panie redaktorze, ja posłużę się pewnym przykładem. Patrząc za okno, jest taki sezon, nie wiadomo, to jesień, czy zima, czy już wiosna, ale w każdym razie sezon grypowy. I to jest takie samo pytanie jak to, czy przed grypą da się w 100% zabezpieczyć? I odpowiedź jest nie. Ale jeśli zaszczepimy się na grypę, jeśli dbamy o higienę, myjemy często ręce, unikamy kontaktu z osobami zakażonymi grypą czy zarażonymi grypą, no to prawdopodobieństwo jest bardzo małe. I tak samo, jeśli chodzi o dane osobowe. Jeśli bardzo dbamy o to, żeby nasz dowód osobisty nie trafił w niepowołane ręce. Jeśli minimalizujemy ilość danych, którą przekazujemy komuś w internecie. Jeśli na przykład na tym smartfonie ja mam swój dowód osobisty w takiej specjalnej rządowej aplikacji mObywatel i to jest dowód, który jest, można powiedzieć, podwójnie chroniony. Hasłem do tego telefonu plus widzę z niego tylko jedną stronę i tylko to pokazuje, jeżeli ktoś chce, no to to szanse na to, że ktoś wyłudzi naszą tożsamość, maleją. Ale niestety nie można ich wykluczyć. Proszę zobaczyć, w ostatnich miesiącach mieliśmy wiele przypadków z renomowanych firm, z których nastąpił wyciek danych. Nawet w zeszłym tygodniu z dużej firmy ubezpieczeniowej, której ja jestem klientem, nastąpił wyciek danych. Wcześniej były wycieki z e-commerce'u, z bankowości. No z uczelni nawet był wyciek. Z uczelni. Bardzo duży wyciek, chyba kilkadziesiąt tysięcy studentów. Niestety zostało w pewnym sensie okradzionych, ale w dobrej wierze dali informacje o sobie na uczelnie. Przecież muszą, jeśli chcą iść na studia, dać informacje ze swojego dowodu, gdzie mieszkają, jaki jest numer tego dowodu osobistego i potem następuje wyciek. Więc to, co można jeszcze zrobić, to jest taka prewencja, można powiedzieć, jak już coś się stało. To znaczy, jak nasze dane zostały wyłudzone, to możemy spróbować założyć alert BIK-u w Biurze Informacji Kredytowej. On daje możliwość taką, że błyskawicznie po tym, jak kredyt jest wniosek o kredyt na nasze nazwisko, to my otrzymujemy informację SMS-em albo e-mailem o tym, że taki wniosek jest. Ja już wielokrotnie słyszałem o przykładach ludzi, którzy mówili, że dostawali jakby informacje nie o tych wnioskach, które oni składali. Oni nie składali żadnych wniosków. Bank sprawdza, tak? Bank sprawdza cię, czy masz zdolność kredytową w kontekście zaciągnięcia na przykład 10 tysięcy złotych. Panie prezesie, dokładnie tak. Proszę mi powiedzieć, czy my zdajemy sobie, albo inaczej zapytam, czy dane osobowe to jest cenny towar na rynku tym złodziejskim, że tak go określę? No bo wiadomo, złodziej może ukraść, nie wiem, telewizor, samochód, okraść mieszkanie.
a dane to coś jest takiego nieokreślonego za bardzo. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są dane, jak cenny to jest towar na tym rynku, czy nie? Wydaje mi się, że coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę. Niestety dane z tych wycieków, o których mówiłem, one często są dostępne w takiej sieci, takiej czarnej stronie internetu, która nazywa się Darknet. Tam można kupić z tych właśnie wycieków różnego rodzaju dane o nas. Nie tylko dane z dowodu osobistego, ale też dane dotyczące naszego konta bankowego, kart kredytowych. I niestety musimy sobie zdać z tego sprawę, że tego typu dane są dostępne. Ale my mamy bardzo duży wpływ na to, żeby te dane minimalizować. My nie powinniśmy szastać naszymi danymi. Nasze dane są naszym dobrem, są pewną rzeczą intymną, której nie powinniśmy dawać komukolwiek. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, mianowicie często spotykamy się z tym, że wyłudzenia są na osoby starsze. I uczulam naszych słuchaczy czy widzów na to, żeby porozmawiać ze swoimi rodzicami, porozmawiać ze swoimi dziadkami o tym, żeby oni również dbali o to, żeby nie dać się komuś tam zmanipulować. Czyli edukacja rodziców, tak? Edukacja, a co więcej, jednak bym namawiał też na to, żeby od czasu do czasu z tym tatą, mamą czy dziadkiem, babcią przejść przez konto bankowe, przejść przez konto BIK-owe, obejrzeć, co tam mają, czy wszystko jest w porządku. Może mieć nawet ten alert BIK-u wspólnie, że on dociera zarówno do mnie, jak i do osoby, która ma to konto BIK-owe. A jeszcze wracając do tego, co wtedy się dzieje? Jeżeli ja powiem nie, to nie ja, to co? Musi pan zadzwonić. To jest tak, że wtedy trzeba zadzwonić do nas na call center. My dajemy błyskawicznie telefon i my przekazujemy informacje o tym, do kogo dzwonić z danego banku albo z firmy pożyczkowej, żeby zablokować to finansowanie. My przekazujemy tę informację, ale pan, jeśli jest pan ofiarą, musi pan to zrobić osobiście. Znaczy, my nie możemy za pana zadzwonić na przykład do banku, żeby zablokować kredyt, albo do firmy pożyczkowej, żeby zablokować pożyczkę, bo tam będą pytania na przykład różnego rodzaju weryfikacyjne. My nie znamy tych odpowiedzi, ale my dajemy jasną wskazówkę, gdzie dzwonić, co zrobić, jak zablokować. Jeśli to się zdarzy, bo to jest też jeszcze bardzo ważne, jeśli jednak się zdarzy udzielenie finansowania. Ja słyszałem o koledze, który miał 8 alertów w pół minuty, więc 6 zablokował, ale 2 pożyczki zostały udzielone, to wtedy zgłaszamy sprawę na policję. Koniecznie musimy mieć protokół zeznań z jasno zaznaczonym tym fragmentem, że skradziono nam tożsamość w pewnym sensie i z tym idziemy do banku, do firmy pożyczkowej, do BIK-u i mówimy, szanowni państwo, niestety padliśmy ofiarą tej pożyczki. Najgorsza sytuacja jest taka, jeśli oszustowi uda się zaciągnąć dane w ten sposób, że monity, na przykład komornicze albo z banku, trafiają nie na nasz adres. To się zdarza. I jeśli mówię tutaj o adresie fizycznym naszego zamieszkania, wtedy może być taka sytuacja, że o pożyczce lub kredycie wyłudzonym na nasze dane dowiemy się dopiero po kilku miesiącach, jak już przyjdzie komornik. To jest sytuacja najgorsza z możliwych, bo wtedy różnie można podejść do tego, czy zachowaliśmy należytą staranność, prawda, bo minęło parę miesięcy, a poza tym zwykle ślady przestępstwa są całkowicie zatarte, nie ma możliwości praktycznie wykrycia sprawcy. I ta puenta pokazuje, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Moim gościem był Sławomir Grzelczak, prezes BIK Info Monitor. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam następnego gościa. Dzień dobry. Zapraszam. Do zobaczenia. Tym razem w studiu Agata Czarnecka, dyrektor w CBRE. Dzień dobry jeszcze raz. Nieco powiązany temat, bo mówiliśmy o bezpieczeństwie danych, a teraz porozmawiamy trochę o handlu w internecie, ale przejdziemy też na to, jak w ogóle wydajemy pieniądze. Ten handel w internecie mnie interesuje, bo z jednej strony to i bezpieczeństwo danych, ale z drugiej informacje o tym, jak my robimy zakupy. Często? Robimy coraz zakupy częściej? Często. Teraz dodatkowo mamy możliwości zrobienia zakupów właśnie przez internet. Nie musimy już tylko i wyłącznie chodzić do sklepów, natomiast wciąż to lubimy i cały czas chodzimy tak samo często, jak chodziliśmy rok czy dwa lata temu. Za moment przejdziemy do tego chodzenia do sklepów, ale zastanawia mnie jedna rzecz, no bo my robimy zakupy w internecie, a potem i tak idziemy do sklepu, żeby odebrać ten produkt. O co chodzi? Tutaj możemy zastanowić się, bo to jest takie bardziej złożone, to zależy.
Niektórzy wolą odebrać w sklepie, bo dzięki temu oszczędzają na kosztach przesyłki. Inni wolą odebrać w sklepie, bo dzięki temu mogą wyjść z domu, zobaczyć też inne rzeczy. No przy okazji, to zdrowie, spacer, przy tak okazji zachęcamy, kupić tak. coś więcej, albo też skorzystać z innych atutów centrum handlowego, które nie są możliwe do zrealizowania przez internet. Na przykład skorzystać z oferty rozrywkowej, pójść do kina. Ale co, idziemy do sklepu, odbieramy towar, który zakupiliśmy przez internet, no ale te na wystawie produkty jeszcze kłują w oczy albo zachęcają i wychodzimy z następnym. Tak, bo powiedzmy odbieramy sukienkę kupioną przez internet, ale przy okazji możemy do niej dokupić buty, które też przymierzymy na miejscu. Które są dwa razy droższe niż sukienka, tak? Zdarza się. Czyli co zrobić, żeby nie wydać tych dodatkowych pieniędzy? Nie brać ze sobą portfela? Wydaje mi się, że tutaj akurat nasza siła nabywcza ciągle rośnie. Badania pokazują, że mamy coraz większe, że tak powiem, coraz większy portfel do wydawania w centrach handlowych. Oczywiście też tutaj występuje szereg ofert i tutaj też prym wiedzie handel internetowy. Bardzo często też te oferty w internecie oferują po prostu tańsze produkty i dlatego też się często kusimy na to, żeby zamówić przez internet. No dobrze. Lubimy robić zakupy, mamy coraz więcej pieniędzy, ale zamknęli nam centra handlowe w niedzielę. No i co? Zamknęli nam centra handlowe w niedzielę, to fakt. Jest gdzieś ujście tej energii pieniężnej, czy nie? Przeprowadziliśmy badanie, które pokazuje, że osoby, które chodziły do centrów handlowych, tak samo często chodzą do centrów handlowych już po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę. Pamiętajmy, ale nie w niedzielę, tylko w inne dni, tak? W niedzielę też chodzą do centrów handlowych, bo pamiętajmy, że zakaz handlu nie obejmuje oferty rozrywkowej czy usług. Także centra handlowe, które oferowały szereg funkcji, były takim jakby swoistym miastem w mieście, nadal mogą mieć otwarte elementy, które właśnie zachęcają nas do spędzenia czasu razem z rodziną czy ze znajomymi. Czyli gastronomiczne na przykład. Gastronomia, kino, kluby dla dzieci, czy różne takie elementy edukacyjno-rozrywkowe. Mhm. Czyli nie powinno dziwić to, że dwa piętra centrum handlowego w zasadzie są wymarłe, a na trzecim tętni życie. To jest też pole do popisu dla zarządców czy właścicieli centrów handlowych, aby tak zaprojektować centrum handlowe, żeby klienci, którzy go odwiedzają w niedzielę, właśnie żeby odwiedzić część rozrywkową czy gastronomiczną, nie byli narażeni na przechodzenie przez tą część tak zwaną wymarłą, czyli sklepy, które nie mogą być otwarte. Czyli windą na trzecie od razu. Windą na trzecie, tak. Optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście zgrupowanie tych wszystkich lokali, które mogą być otwarte w jednym miejscu, żeby też klient nie był zmuszony przespacerować się przez całe centrum. A czy handlowe. Badając to, jak my chodzimy do centrów handlowych, badaliście albo może wiecie, jak my wydajemy pieniądze? Czy to są te same kwoty, czy więcej wydajemy tych pieniędzy? Czy po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę obroty centrów handlowych spadły, wzrosły? Jak to wygląda? Przeprowadziliśmy też takie badanie, które pokazuje nam jednoznacznie, że ogólnie rzecz biorąc, centra handlowe, ich obroty na przestrzeni całego roku w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to jeszcze były niektóre niedziele z możliwością handlu, te obroty wzrosły. Nie jest to jakiś ogromny wzrost typu 50%, tylko 3 do 5%, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. I należy też zwrócić uwagę, że to jest ogólna liczba pokazująca dane dla całego rynku. Natomiast gdybyśmy zaczęli sięgać w głąb, czyli na pewno inaczej zachowują się centra handlowe, które mają bardzo dużą powierzchnię i wszystkie możliwe funkcje, a inaczej osiedlowe centra handlowe, które tylko oferują takie codzienne zakupy. No ale centra handlowe miały być zamknięte żeby ludzie chodzili do mniejszych sklepów, ale to chyba, nie wiem, czy jest taki efekt, czy nie. Można tylko zauważyć, że ludzie chodzą do mniejszych sklepów tylko kupić produkty, które akurat muszą są kupić, potrzebne. Są potrzebne akurat danego dnia teraz. Natomiast nie przełożyło się to na zakupy takie codzienne, zakupy spożywcze większe na cały tydzień. Czyli my już się przyzwyczailiśmy do tego, co się zmieniło, do nowych przepisów prawa, do tego, że centra handlowe są w zasadzie zamknięte. No bo ile jest takich niedziel w tym roku 2020?
No, w zasadzie kilka. Zaledwie kilka, tak. Przyzwyczailiśmy się, mieliśmy na szczęście ten okres przejściowy i właściwie teraz już mamy jasną sytuację, bo jeszcze rok temu zawsze były o to pytanie, czy ta niedziela jest czynna, czy nie, jest nieczynna. Teraz już wiemy, że generalnie niedziele są zamknięte. Natomiast tutaj pamiętamy, że wciąż kina są otwarte, gastronomia przy okazji też jest otwarta i to tak jakby... To puentując naszą rozmowę, ja wiem, że trudno wybiegać w przyszłość, ale... Gdybyśmy mogli spojrzeć na to, co będzie za rok, to spodziewa się Pani tego, że obroty centrów handlowych mimo wszystko będą rosły, bo nasza siła nabywcza rośnie, czy jednak gdzieś to zahamuje, bo będzie wszystko zamknięte poza nielicznymi wyjątkami? No tutaj to jest też więcej aspektów należy wziąć pod uwagę, bo to, czy mamy więcej pieniędzy, to nie tylko zależy od nas samych, czy więcej by chcemy przeznaczać na zakupy. Wiadomo, że jest to system naczyń połączonych i jeżeli jest, szykuje się, czy nie wiem, prognozowane jest spowolnienie gospodarcze, to także przełoży się na naszą siłę nabywczą, tak samo jak inflacja, prawda? No także... tak, inflacja rośnie. Ale pensje też rosną. Agata Czarnecka, dyrektor w CBRE. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Za rozmowę. Puentując, czy tłumacząc, inflacja 4,4, ale dane GUS-u pokazały, że pensje rok do roku wzrosły o 7,1%. Oby w przyszłym roku było podobnie. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.